W trzeciej kolejce pierwszej ligi młodzików rywalem Energii był klub sportowy Chomentów. Zespół prowadzony przez Artura Stronga w poprzednich spotkaniach zremisował na wyjeździe z juniorem Radom i Akademią Sportu Radomiak. Ich rywale mieli na koncie jeden punkt. Do sobotniego spotkania kozieniczanie przystąpili w składzie Kamil Ochocki, Michał Czerwiński, Wiktor Kaczmarski, Jakub Kłos, Bartłomiej Kowalski, Jakub Mirka, Jakub Molenda, Kacper Przychodzień i Cezary Weronowicz. Na ławce rezerwowych pozostali Hubert Banaś i Dominik Trzebiński. Spotkania w roczniku 2003 rozgrywane są na krótszym boisku. Trwają dwa razy po 30 minut, a w każdym zespole występuje po 7 zawodników. Choć w przypadku Chomentowa należałoby powiedzieć zawodników i zawodniczek. W zespole prowadzonym przez Adama Dujko grały bowiem także dziewczęta. Pierwsze pół godziny gry nie przyniosło zmiany wyniku. Bramka padła za to już w pierwszej akcji po zmianie stron. Bramkarza Energii uderzeniem z najbliższej odległości pokonał Igor Jastrzębski. Kozieńczanie nie mogli znaleźć sposobu, by przedostać się w pole karne gości. Większość akcji przerywana była już w środkowej strefie boiska. Bardzo dobrze na tle kolegów prezentowały się Patrycja Kaźmierczak, Gabriela Czysz i Łucja Nogaj. Chomentów nie tylko skutecznie bronił dostępu do własnej bramki, ale gdy nadarzyła się okazja, szukał kolejnych goli. Trudny do upilnowania był Jastrzębski, który w 39 minucie po raz drugi trafił do siatki. Nadzieje młodych kozieńczan na choćby punkt odżyły na moment w 45 minucie. Kontaktową bramkę dla Energii zdobył Czarek Weronowicz. Ostatnie słowo należało jednak do przyjezdnych. Prostopadłą piłkę z linii środkowej zagrał Bartosz Wojtyniak. Obrońcom urwał się Jastrzębski i na niespełna 5 minut przed końcem ustalił wynik spotkania na 3-1 dla KS-u Chomentów.